Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax i dzisiaj mam dla was taką krótką, szybką i na temat recenzję 300 Początek Imperium. Byłem w kinie już dawno temu, jednakże czekałem z tym filmem specjalnie na tą okazję tego green screena, tego oświetlenia. Shit, budzik. Może zacznijmy od tego, czym jest tak naprawdę ten film. Ten film jest sequelem, prequelem i spin-offem od filmu 300. Jest to ekranizacja komiksu Xerxes, który jeszcze tak naprawdę nie powstał, aczkolwiek na pewno nie został wydany, bo czy powstał, to nie wiem, na dzień dzisiejszy. I powiem wam szczerze, że historia przedstawiona w tym filmie jest strasznie chaotycznie przedstawiona. Ciężko poskładać to wszystko do kupy. Ktoś, kto nie oglądał, albo dawno temu oglądał 300, może się lekko pogubić w tym, bo tak naprawdę jesteśmy rzuceni, powiedzmy, na samym początku filmu przedstawiony nam jest główny bohater Themistocles na długo przed wydarzeniami z 300. Potem mamy, powiedzmy, fragmenty, te wszystkie wątki przedstawiające nasze postacie są tak przemieszane w całej chronologii filmu, że tak naprawdę niektórzy mogą się pogubić, kto jest kim i dlaczego tak się dzieje. Skoro powiedziałem, że będzie szybko, to będzie szybko. Może przejdźmy od razu do drugiego elementu, czyli postacie, których tutaj jest, powiedzmy, więcej niż 300, a są bardzo nijakie. No nie ma tak naprawdę fajnej jednej postaci, na przykład męskiej, taką jak był Leonidas, jak był ten jego kapitan zaufany, który stracił syna, jak ten jeden, który stracił oko. Były, powiedzmy, takie postacie, które zapamiętaliśmy z tego filmu mimo wszystko. Tutaj mamy głównego bohatera Themistoclesa, który był nikim w zasadzie. Nikim ważnym. Po prostu taki żołnierzyk z mieczem, który był zakochany w wojaczce i chciał bronić Grecji. Nie miał żadnych charyzmatycznych tekstów, nie miał, nie wiem, charyzmatycznego zachowania, nie miał w sobie żadnej duszy, nie miał w sobie żadnej historii. Ta postać nie miała żadnego, nie wiem, żadnych podwalin, żeby zostać zapamiętana, ta postać. Z drugiej strony, z przeciwnej strony, mamy Xerxesa, którego geneza została nam przedstawiona wreszcie w dość fantastyczny sposób. Fantastyczny na tle, że po prostu była to fantastyka, a nie, że był tak zajebisty, że był fantastyczny. I mamy postać. O, postaci jest wiele, ale wszystkie są nijakie i głównie umierają, giną, albo nie wiem, marudzą, że nie są żołnierzami, tylko garncarzami, mają klaty wyjebane i muły jak chuj, ale mniejsza z tym. I mamy wreszcie jedyną postać, jedyną dobrą tak naprawdę rzecz w tym filmie, czyli Artemizję, bohaterkę negatywną, tak jakby to ująć. Mimo wszystko, przy takim chujowym nakładzie dobrych bohaterów nie kibicujemy im. Kibicujemy Artemizji, która ma motywację, ma historię, chociaż krótko opowiedzianą, ale ma. Powiedzmy, jest dobrze zagrana, ma tą charyzmę, ma to wszystko, czego nie mają inne postacie w tym filmie. Nie jest może jakoś super genialnie zagrana, że zasługuje na Oscara, mimo wszystko jest zagrana bardzo dobrze i to jest jedna z najlepszych ról, jaką widziałem w ostatnich, jakby nie było, no, w ostatnich kilku latach. No, można tak powiedzieć, 2-3 ostatnie lata nie widziałem lepiej zagranej postaci. Co dalej jest fajnego w tym filmie? Co pierwsze rzuca się w oczy, to są efekty specjalne, które pamiętamy, powiedzmy, z 300. Z tym, że w 300 one wyglądały fajnie, były filtrowane fajnymi kolorami. Tutaj, jak tylko odpalimy ten, jak tylko się włącza ten film w kinie i widzimy tą krew choćby latającą, ja wiem, że to jest zamierzony niby efekt, ale w 300 ten niby zamierzony efekt wyglądał 100 razy lepiej niż w jego prequelu, spin-offie i sequelu, który na dzień dzisiejszy powinien wyglądać dużo lepiej, a to normalnie razi green screenem, gorszy niż ten mój, prawie. Krew, która po rozcięciu rany, powiedzmy, wylatuje, choćby nie było grawitacji,
efekty krwi wyglądają jak podrzucone w Sony Vegasie przez jakiegoś amatora, naprawdę. Ma to niby troszeczkę swojego klimatu, ale osoby niezaznajomione z tematem, jak to miało wyglądać, mogą się troszeczkę przerazić, jak to zobaczą. Powiedzą, Boże, ja trafiłem do jakiegoś kina klasy B. To są postacie jedna rzecz, powiedzmy scenografia druga, scenografia, wszystko na green screenie, tak to niestety dzisiaj się nazywa. Muzyka. Muzyka jest bardzo przyjemna, szczególnie w finale filmu, dzięki któremu jedynie ten finał tego filmu, Boże, jak ja to chaotycznie prowadzę, no ale chciałem szybko, to nie będzie. Tylko finał ten filmu wynagradza troszeczkę wydane pieniądze, bo moim zdaniem jest to część bardzo blada, bardzo słabo wyszła na tle poprzednika. Wszędzie, jak czytałem wam, powiem szczerze, recenzję, to każda recenzja była opisana, że jest film świetny, że dorównuje wszystko, że jest kapitalny, że to, że tamto. A komentarze znowu były na odwrót. Komentarze ludzie pisali, że kto to recenzuje, stukliście się w głowę i mówię, kurczę, to pewnie jacyś złośliwcy, hejterzy i tak dalej. Ale poszłem do kina i sam to widzę, że po prostu nie ma naprawdę, nie ma tej mocy, która była w 300. W 300 była fajna historia powiedziana od początku do końca. Trzymała się kupy, trzymała się jednych postaci tych samych. Trzymała się, powiedzmy, te wydarzenia trwały, powiedzmy, kilka dni, a tutaj mamy historię rozciągniętą prawie że na 20 lat, która się dzieje przed filmem, w trakcie filmu i po filmie i w ogóle w środku dostajemy jakieś historie dodatkowych postaci, jakieś tam... No strasznie jest to chaotycznie zrealizowane, aczkolwiek zrealizowane jakby nie było z rozmachem, bo muzyka i slow motion daje jednak fajny efekt, naprawdę. Końcowe sceny, która oprócz jednego motywu, przy którym pukałem się w głowę, którego wam nie mogę zaspoilerować, końcówka była fantastyczna. No cały film siedziałem tak i myślałem, kurwa mać, mam nadzieję, że to się jeszcze nie kończy, mam nadzieję, że ten film mi jeszcze coś pokaże, bo jak nie, to się wkurwię. No i całe szczęście finał był, powiedzmy, taki, że w końcówce zaczęła lecieć fajna naprawdę muza, która trzęsła całym kinem i efekty slow motion dały to, co no po prostu może nie mam wygórowanych jakichś wymagań, mnie to w jakiś sposób zadowoliło, nie wiem jak resztę, tak więc ta końcówka, powiedzmy końcówka filmu, te ostatnie 7-8 minut plus doskonała gra Ewy Green plus no plus można powiedzieć te uniwersum 300, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, to co 300 zapoczątkowało i to co lubię, to co chciałem zobaczyć, tego czego mi było mało, no powiedzmy, że dałbym filmowi 6/10. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie, którym będzie, podejrzewam, Godzilla, bo idę na niego pojutrze do kina. Tak więc, do zobaczenia.